Otóż, drodzy Państwo, Kapela Skociny działa od 2012 roku pod kierunkiem Krzysztofa Rozpątka w Kocinie, gmina Sośnie, powiat ostrowski. Kapela ma na swoim koncie wiele występów oraz prowadzenie potańcówek. Trzyosobowa kapela gra repertuar wielkopolski w składzie skrzypce, basy kaliskie, bęben obręczowy lub oszturowany. Bębny został wykonany przez Krzysztofa Rozpątka, który zajmuje się budowaniem i naprawą tych instrumentów. Kapela Skociny zdobyła wiele nagród, m.in. na Biesiadzie Folkloru w Brzezinach, pierwsze miejsce na Sieradzkim Festiwalu Od Kujawiaka do Oberka w 2016 roku, wyróżnienie na konkursie Stara Tradycja w Warszawie w 2013 roku, trzecie miejsce na turnieju muzyków prawdziwych w Szczecinie w 2016, a w 2017 pierwszą nagrodę na Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym w Dziekanowicach. Dwukrotnie wystąpiła na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Tworzy także trzon zespołu Skociny. Występują w nim z autentycznym repertuarem z południa Wielkopolski, ziemi kaliskiej, a czasem z utworami opracowanymi. Od kilku lat Kapela Skociny tworzy potańcówki ludowe pod tytułem Tańce blisko ziemi na terenie południowej Wielkopolski. Mają one zachęcić uczestników, dzieci i dorosłych do zabawy tanecznej przy muzyce tradycyjnej ziemi kaliskiej granej na żywo. Podczas potańcówek można nauczyć się podstawowych kroków tańców wielkopolskich oraz świetnie się bawić, poznając kulturę wiejską regionu. Do projektu Tańce blisko ziemi są zapraszane także kapele ludowe z regionu. Usłyszymy Leciał ptaszek, Widełeczki strugą, Polka od Michała Galińskiego. Kapela Skociny. Widełeczki strugą za dziewczyną mrugą, widełeczki cisną, dziewczynę przycisną.
sadzawka, cośmy się kąpali. Gdzie moja dziewczyna? Cośmy się kąpali. Gdzie moja dziewczyna? Cośmy się kochali. Sadzawka zapewne bolawą zarosła, dziewczyna na pewno za innego poszła, dziewczyna na pewno za innego poszła. Dziewczyną mrogą, widełeczki cisną, dziewczynę przycisną. Kapela z Kociny.